Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem będziemy robić... Co będziemy robić? Zwierzątka! Takie fajne zwierzątka z folii piankowej. O, zobaczcie, kupiłam taki gotowy zestaw. I będziemy robić takie zwierzątka, będziemy raczej je ozdabiać. Ja mam też ludziki zwierzątka. Tak, Michalinka też ma ze sobą takie ludziki zwierzątka. To są chyba dziki. Dziki? Dziki chyba to są. Także zaraz Wam pokażemy, co taki zestaw zawiera, a potem będziemy się bawić. Zapraszamy tak, na film! Ale kochani, zanim przejdziemy do filmu, pamiętajcie o subskrypcjach mojego kanału, a także o łapeczkach w górę i... Koment? O subskrypcjach. Tak, o subskrypcjach, to już powiedziałam. I jeszcze piszcie do nas komentarze. Bardzo czekamy na te Wasze komentarze, ja zawsze na wszystkie odpowiadam. Kochani... Pozdrowienia. Będziemy pozdrawiać? To na końcu pozdrowimy, dobra? Mhm. Okej. Okay. Słuchajcie, pokażemy Wam, ponieważ kupiłam taki gotowy zestaw, zobaczcie. Z takimi zwierzątkami. I zobaczcie, mamy 6 takich piesków, 6 krówek, 6 koników. O, pokaż, pokażemy. O, jak te koniki. 6. 6 koników. 6. Co to są? Świnki. Świnki. 6 świnek. 6 piesków. Pokazywałam. I 6 owieczek. Owieczek. I do tego mamy paczuszkę z oczkami. Co jeszcze mamy? I słuchajcie, takie również gotowe. To już są naklejeczki, więc nie trzeba kleju używać. Na pewno klej będzie nam potrzebny do oczu. Tak, żeby oczy przykleić. I gotowe, słuchajcie, takie elementy do przyklejenia do zwierzątek. Pewnie to jest akurat do owieczki, ale jeszcze do jakiegoś zwierzątka. Także będziemy zaraz dopasowywać. Mamy takie... Mamy takie łaty. Tutaj są jeszcze łaty, to na pewno będą do krówki. Mamy jeszcze... O, to jest pewnie do świneczki. Takie elementy. Takie jeszcze mamy elemenciki. I takie elemenciki. Ja sobie wyjmę ten obrazek, bo będziemy patrzeć, słuchajcie, będziemy patrzeć, co tutaj jest. I będziemy się posiłkować tym obrazkiem. No dobra. Ok, kochani, a więc zaczynamy. Będziemy robić najpierw owieczkę, a później nagramy dla Was pieska. Ok, no to co, do owieczki. Będziemy się oczywiście sugerować tym, co tutaj jest pokazane, czyli takim wzorem. Na pewno potrzebujemy do owieczki elementy. I będzie to jej futerko, a więc z białego futereczko potrzebujemy. A może na głowę? Dobrze, poszukajmy głowy owcy. Tu jest pokazane, że jest ona różowa, ale nie wiem, czy ona nie będzie... Tu jest, to jest chyba jej głowa. To, Michasia, to jest jej głowa. To jest głowa owieczki. Taka fajna, różowa. Także tu, kochanie, z tego, proszę bardzo. To? Tak, to jest jej głowa. I teraz owieczka potrzebuje... A mi daj... Albo raczej baran chyba, bo przecież zobaczcie, potrzebujemy rogów jeszcze, prawda? Michalinka, proszę bardzo, wypychaj sobie. Na razie może przygotujmy sobie elemenciki. Co ty na ten pomysł, żeby przygotować sobie elementy? To tak? No dobrze, no to jak już chcesz przyklejać, to przyklejaj. To... Tutaj trzeba to. No pewnie. Czyli to jest to. Tak jest, to jest jej grzywa. Okej, Michalinka już... Tylko mi różową daj. Dali ciemną różową i jasną różową. Fajnie, bo przynajmniej będzie kolorowa, prawda? A? Potrzebujemy noska, a więc nosek jest pomarańczowy. Właśnie tak to? A raczej usta pomarańczowe. Tutaj. To ja już sobie tu wypycham elementy, a ty będziesz już przyklejała. Które mam podać? To jak jej rogi. Jej rogi, proszę bardzo. Tutaj jest miejsce na jej rogi. Masz rację. Oczka, no to wiemy, że potrzebujemy, na pewno potrzebujemy kopytek. A więc tu wypchniemy kopytka. Jeden,
dwa. Ja Wam przygotuję elementy, a Michalinka już sobie tą owieczkę robi. 3 i 4. Proszę bardzo, dla Ciebie. Także mamy kopytka, mamy futerko, potrzebujemy jeszcze oczu i ogona. Także ja już biorę sobie oczka również. Ok. I Michalince podam. Oj. I teraz potrzebujemy jeszcze ogonek. Ogonek tu jest pokazany różowy. To jest chyba ten ogonek, jeśli się nie mylę. Tak jest, to jest ten ogonek. Czyli takie elementy potrzebne są do owieczki. Ale pięknie Ci wychodzi, Michasiu. Super, to Ty sobie tutaj klej. A ja tu szybciutko pokażę. Zobaczcie. Potrzebujemy szablonu, potrzebujemy główki, potrzebujemy ogonka, potrzebujemy naszej grzyweczki. To trzeba tak, mama. Tak, zaraz będę przyklejać. Potrzebujemy rogów do naszej owieczki, potrzebujemy oczu do naszej owieczki, potrzebujemy oczywiście kopytek 4 do naszej owieczki. Potrzebujemy ust, uśmiechu i potrzebujemy oczywiście futerka. I Michalinka robi swoją owieczkę, a ja Wam pokazałam, z czego ona jest zrobiona, złożona. I ja teraz będę robiła szybciutko swoją owieczkę. Ale może rzeczywiście ta owieczka ma różowe nogi. Michalinka tu mi zwróciła uwagę. Tutaj jest inna noga. Tak, kochani, jeszcze owieczka ma nóżki. Dobrze, Michalinko, że mi podpowiedziałaś. To są nóżki właśnie owieczki. Także ja szybciutko też to wypycham. Michalinka swoją owieczkę też robi. Dobrze, że mi podpowiedziałaś. Świetnie. Okej, tutaj przyklejam ten róg. Gotowe? Zobaczcie, tak wygląda owieczka Michalinki. O, tik, 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 tik. Ale piękne te nasze owieczki. Ok, kochani, my teraz przejdziemy do pieska. Dobra, i przyklejamy brzuszek. Michalinka. Dobra. Ok, Michalinka już przykleiła brzuszek. Na podstawie tego obrazka będziemy robić. Ok, Michalinka znalazła, słuchajcie, element głowy, a więc musimy przykleić głowę. No, i uszy do uszu, tak żeby dopasować najpierw może. A czyli chyba brzuszek jednak jest źle przyklejony, co Ty myślisz? No, dobra, to ja Ci trochę odkleję brzuszek, a Ty weź przyklej sobie uszka. Dobra, mamy to. A, on może nawet na brzuch trochę zachodzić. Tak mi się wydaje. Już przykleję obroże, żeby nam tu obroża pasowała. I na pewno mamy mordkę pieska. To jest na pewno mordka jego. Ale jakie on ma zęby, widzisz to, Michalinka? Będziemy musiały poszukać takich zębów jeszcze. Michasia? Co tutaj ma? Takie wystające. Na pewno jest... To? To jest nos. No pewnie, że to jest nos. Oczywiście, masz rację, Michalinka. To ja jeszcze jest... kleiłam buzię. Dobrze, a obroże zdjęłaś sobie? Obroże jeszcze mu przyklej.
Buźkę już masz przyklejoną, teraz obrożę. To ja teraz szukam tego elementu do nosa. Taki malutki elemencik. I proszę bardzo, jest nosek, dobra. To ja mogę już sobie wybrać oczka, dobra. Zobaczcie, tu jest pomarańczowy również jego ogonek. A więc przyklejamy też ogonek. To jest jego ogon? Dokładnie, to jest jego ogon. I przyklejam. No mogli dać w innym kolorze już to, prawda? Już im się chyba nie chciało zrobić. Ale słuchajcie, fajna jest tym zabawa, bo można się fajnie tym bawić, można fajnie to przyklejać. O, to jest na pewno ogon konia i to jest na pewno łebek konia. Ale jeszcze, słuchajcie, brakuje mi tutaj takiej jednej... A, dobra, to jest do owieczki. Czyli to już pomarańczowe mamy. Mama, zęby. Z głowy. A gdzie są jego zęby? Tutaj ma takie zęby, trójkąty. Jejku, jakie to jest malutkie, Michalinka, to jest akurat dla ciebie. Ja mam za duże palce, żeby to wszystko poprzyklejać. Dobra, mój już ma zęby. I zobaczcie, Michalinka skończyła swojego pieska. Ale piękny. Widzicie, jakie piękne? Okej. Okay. Kochani, tak wyglądają nasze gotowe zwierzątka. My już zrobiłyśmy wszystkie. Możecie sobie spojrzeć, jak wyglądają nasze gotowe elemenciki przyklejone. Tak. O, Amelka wzięła sobie akurat owieczkę. Michalinka wam pokazuje. No dobra, pokazujmy, Michalinko, pieski, tak? Michalinki piesek, mój piesek. Okej. Okay. Tak jest. Tak jest. My pokazujemy owieczki nasze. Super. Koniki, dobra. Tak wyglądają nasze koniki. Okej. Okay. Co teraz? Świnki? Tak wyglądają nasze świneczki. Dobra. I krówki. I tak wyglądają nasze krówki. Słuchajcie, jest to świetna zabawa. Jest to świetna zabawa z dzieckiem. Dzięki takiej zabawie wspólnie spędzacie czas z dzieckiem przede wszystkim. Ćwiczymy motorykę małą, bo przyklejamy... Tak jest! Przyklejamy elemenciki. Koordynację wzrokowo-ruchową, a także percepcję wzrokową. Słuchajcie, rozpoznajemy również zwierzątka, raczej je nazywamy. Kolory nazywamy. Musimy to znaleźć, a więc również naśladujemy dzięki patrzeniu na wzór i próbujemy właśnie zrobić tak jak na wzorze. Także super jest to zabawa, ale przede wszystkim właśnie wspólny spędzony czas z dzieckiem, bo robimy to razem. Także jest to bardzo ważne. Prawda, Amelko? No właśnie, prawda. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Czekamy na wasze łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Tak? I piszcie do nas komentarze. I zapraszamy was już na kolejny film. Prawda, Michasiu? Cześć!